Cześć, z tej strony Marcin. 27 zadanie z matury z 2014 roku. Jest rozwiąż równanie z wielomianem trzeciego stopnia i bardzo często, praktycznie co drugą, co trzecią maturę, jakieś takie właśnie zadanie z wielomianem trzeciego stopnia się pojawia, więc dobrze sobie nauczyć się właśnie rozwiązywania tych wielomianów, bo można powiedzieć, że to jeden z takich zadań, że raczej będą, tak na 50% powinny być, więc fajnie się ich nauczyć. Oczywiście tak, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to ja sobie przepiszę ten wielomian, czyli mamy 9x do potęgi trzeciej plus 18x kwadrat minus 4x i jeszcze jest minus 8. Ok? I to jest równe 0. Co my sobie zrobimy z tym wielomianem? Ponieważ tutaj mamy jakby cztery czynniki, to jedną, znaczy tak, nie da się nic wyciągnąć przed nawias, bo tu jest wyraz wolny. Ciężko tu w ogóle zauważyć jakikolwiek wzór skróconego mnożenia. W takim razie oczywiście trzeba będzie sobie to pogrupować. Czyli biorę pierwsze dwa wyrazy z największymi potęgami i zastanawiam się, co z tego mogę wyciągnąć. Ponieważ tu jest dziewiątka i osiemnastka, to oczywiście mogę wyciągnąć 9, a ponieważ tu jest x do trzeciej i x kwadrat, to mogę wyciągnąć x kwadrat. Co otrzymamy? No jeżeli jest 9x do trzeciej, wyciągnę 9x kwadrat, to to się oczywiście dzieli, czyli zostanie mi sam x plus z 18x kwadrat. X kwadrat żeśmy wyciągnęli, a z osiemnastki, jak wyciągniemy dziewiątkę, to zostanie 2, a nie 9, bo jak mówię, to się dzieli. 18 przez 9 to jest 2. Ok? Zresztą, tak jak zawsze mówię, zawsze trzeba umieć wrócić sobie do tego, czyli 9x kwadrat razy x to jest 9x do trzeciej, 9 razy 2 to jest 18, no i jeszcze ten x kwadrat. Dobrze. Co dalej? No z minus 4x i z minus 8 też sobie trzeba coś wyciągnąć. Po pierwsze, tu jest minus, więc tego minusa wyciągnę. Czwórka i 8, więc oczywiście wyciągniemy sobie czwórkę. Jak z minus 4x wyciągniemy czwórkę, to mi zostanie x. Jak z minus 8 wyciągniemy minus czwórkę, to zostanie plus 2. Pamiętajcie o tym, bo tego minusa wyciągacie przed. Ok? Dobra, i dlatego tu jest plus 2. No i powstało nam to, co chcieliśmy, żeby w jednym i w drugim nawiasie było to samo, czyli x plus 2 i x plus 2, bo do tego dążymy. Czyli teraz przepisujemy sobie to x plus 2, a to, co zostało, może jakimś takim, a niech będzie takim, to, co zostało, czyli te 9x kwadrat i ta minus 4 ląduje w drugim nawiasie, ok? 9x kwadrat minus 4. No i to jest równe 0. No i ponieważ między tymi nawiasami jest oczywiście mnożenie, to i ponieważ to jest równanie, to robimy tak, że albo ta pierwsza część, czyli z tego wynika, że x plus 2 równa się 0 i jak odejmiemy sobie dwójkę, to x równa się minus 2 i już mamy pierwsze rozwiązanie. Ewentualnie z tego, że 9x kwadrat minus 4 równa się 0, dodamy sobie czwóreczkę, czyli 9x kwadrat równa się 4, podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc przez 9, czyli x kwadrat równa się 4 przez 9, to jest oczywiście 4 dziewiąte. No i teraz my nie chcemy x kwadrat, tylko chcemy x, a więc musimy sobie to spierwiastkować. No ja może zacznę tu dalej pisać. Tylko teraz uwaga, bo teraz tak, tu zostanie x, tu zostanie równa się. Pierwiastek z 4 to jest oczywiście 2, a pierwiastek z 9 to jest oczywiście 3, tak? Tylko że tu trzeba jedną rzecz zauważyć. Jeżeli pierwiastkujemy kwadrat, o czym Wam już nieraz mówiłem, to tu się musi pojawić tak zwana wartość bezwzględna, tak? O czym bardzo często zapominacie, bo przez to będą jeszcze dodatkowe jedno rozwiązanie, bo zauważcie jedno. Skoro wartość bezwzględna z x równa się 2 trzecie, to jak się jej pozbyć? To albo x równa się 2 trzecie, czyli to, co było wcześniej, lub x równa się minus 2 trzecie. Tak? Czyli przepisałem to samo bez wartości bezwzględnej lub przepisałem to samo bez wartości bezwzględnej, ale wstawiłem minus, tak? No bo oczywiście wartość bezwzględna z minus 2 trzecich to też jest 2 trzecie, ok? Czyli mamy jedno rozwiązanie minus 2, drugie rozwiązanie 2 trzecie i trzecie rozwiązanie 2 trzecie. Można oczywiście bawić się jeszcze metodą Hodnera, ale nam w matematyce na poziomie podstawowym nie uczą tego. Zresztą ciężko tu znaleźć tak naprawdę to rozwiązanie. Jedne, co moglibyśmy szukać, to właśnie tej minus dwójki. No i doszlibyśmy do takiego równania jak tu. W związku z czym i tak byśmy to w ten sam sposób później robili. I tyle. Macie pytania? Śmiało piszcie o tym w komentarzach. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, też o tym napiszcie śmiało w komentarzach. Łapki w górę są zawsze mile widziane. A ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć!
zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.